Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam Was na kolejny odcinek, kontynuujemy fabułę. Mam do wyboru kilka samochodów, cztery. Golf, GTI, wyścigowy. Mustang, Ford. Wyścigowy, troszeczkę lepszy od Golfa, niewiele lepszy. Golf, GTI, Club Sport, niewiele lepszy od tamtych pozostałych. Kurde, rzeczywiście niewiele lepszy, myślałem, że ten Club Sport jest jakiś wykokszony. Ale tutaj mam koksa, zobaczcie. Fanfary. Podgląd auta. Cyk, to jest moja Honda NSX. Jak to wygląda? Dobrze, jedźmy już. Bierzemy. O, tu musimy wybrać jakiś drugi do terenu. Dobra, spoko. No i Dodge'a bierze. Ej, czekaj. To jest jakaś misja poważna. Ale wiecie co? Nie no, boję się z tym Raptorem, bo Raptor jest bardzo słabo porobiony. Wiem, że... Chociaż ja wiem, czy on słabo porobiony. No, słabo był porobiony. Musimy coś z nim ogarnąć. Mam trochę żetonów. Za mało tych żetonów coś mam. Chodźmy do garażu. Ta misja, czuję, że będzie to poważna misja. I czuję, że ten Raptor, no, będzie trochę słaby. Chociaż może na tą misję on nie musi być jakiś specjalnie dobry. Ale zerknę na wszelki wypadek, bo może się okazać, że... No właśnie, 180... A, tak... Właśnie, jego dawajcie, robimy go pod skoki. Zobaczcie, on ma tutaj czas lotu już wykokszony nieźle. Teraz umiem tuningować, więc ja bym go zrobił pod jakieś skoki fantastyczne. Zobaczymy, co tu za części są. No części są, kurde, powiem wam, że tu sporo można ulepszyć. Okej, weźmy sobie cyk i wymienimy. Czy mam w tle się chyba on troszeczkę podwyższył albo coś, takie mam wrażenie, nie? Wymieńmy sobie i parę żetoników sobie wpadnie, cyk. I zaraz go tam porobimy. I pod skoki, on ma lecieć w kosmosy. Kurde, oczywiście, że tak. Już mamy 14-15 żetonów. Tutaj sprzedajemy. Cyk, cyk, cyk. Dobra, to posprzedawane. I zobaczcie, 16 żetonów. Okej, okay. Czyli możemy sobie już ładnie polosować. Zobaczymy, czy któryś z samochodów jeszcze ma jakieś części do sprzedaży, do wymiany. No ten ziomek, kurde, co on taki słaba? Ha! Bo ja wtedy robiłem według tych części tam, według klas. Okej, okay, nieważne. Teraz ja sobie to wszystko powywalam, co mi jest niepotrzebne. Zżetonujemy... Właśnie, bo tutaj dragowego samochodu chyba nie wybieraliśmy do tego. No to szkoda trochę. Nie, tutaj mamy jeszcze Golfinę. W Golfinie chyba też miałem jakieś tam części. No, te części nawet najgorsze to i tak jest jeden żeton. Co tutaj takie słabe? Ja pierdolę, kiedyś to ten Golf był mój taki najlepszy, kurde, koksu, najszybszy samochód jaki miałem. No teraz to jakaś słabizna jest. Okej, okay. Wracamy do Raptora. Już wystarczy na tych części. Spokojnie uda się go ulepszyć jakoś tam koksiarsko. Opuszczamy garaż. I ulepszymy mu nitro i chyba skoki i zrobię z nim takie fantastyczne. I potem wszystkie sobie te skoki tak, o, będzie kozak. Nitro i tak już ma bardzo mocne. Zobaczę, czy uda się tutaj doskoczyć. Ale on właśnie nie jest zbyt szybki. Musiałbym sobie tutaj prędkość zwiększyć. Łop, to właśnie tam trzeba doskoczyć, tam! A tutaj mi nie doskakuje. Musiałbym się rozpędzić chyba z całego lotniska. Zresztą mam za słaby ten samochód, żeby tam sobie doskoczyć jakoś ładnie. Nie? No właśnie nie jest zbyt szybki. Musimy tą prędkość jakoś tutaj polepszyć. Tak, bo... No dobra, spróbujmy teraz. Może się uda. Różowy dym spod opon. Właśnie, muszę dodać jeszcze to do jakiejś mojej Hondy NSX albo innych nowych samochodów, jakie sobie pokupowałem i poulepszałem. Teraz spróbujmy sobie tu zrobić ten skok. Zapnijcie pasy. Pół dnia za nami. Albo jak ktoś o, woli, za późno... O, nawet za wysoko. Okej, okay. 77 metrów, 3 na 10. Dobrze, to teraz chodźmy sobie do salonu tuningowego i poróbmy sobie z tym samochodem cuda. Pyk, i wbijamy. I polosujemy sobie jakieś zajebiste części. To jest ulubiona część na każdym odcinku moja, bo masz taką satysfakcję, jak coś wylosujesz. Okej, okay, te części, które tutaj są, zawsze to są jakieś takie... No czasami coś tam dają, ale nas interesuje teraz skok. Tak, skok możemy sobie ulepszyć. Szkok. Skok i przyspieszenie. No właśnie, to może ze sobą kolidować troszeczkę. Zobaczmy.
Uuuuj! Akurat to, co potrzebuję. O, shit. Trochę prędkość, trochę przyspieszenie nam się pogorszy. Nie, co ja to wyrysowałem? Nie, nie, to zostawiamy to. To się nie wymieniamy. No dobra, dodajmy w takim razie... Może prędkość spróbujmy. Prędkość maksymalna... Tu mocy mamy dużą, zobaczcie, tylko prędkość maksymalna kuleje strasznie. Okej. A to dlatego nam się to pogorszy, bo stracimy tą, wiecie, tą, ten mnożnik taki na te skoki. Muszę sobie coś zerknąć. Gdzie? Właśnie mi tu z powrotem. Weźmy sobie pomoc. Teraz weźmy sobie dalej, dalej, dalej. I ja bym musiał mieć nitro plus skoki, prędkość, przyspieszenie plus skoki. To albo carbon, albo americana. Czyli musiałbym jeszcze karbonowe części tu powstawiać do niego. I kombinacja amerykana plus karbonowe części. Czyli tutaj tak, mam te amerykany. No i musiałbym mieć jeszcze, tutaj mam piątkę karbon, to jest spoko. No dobra, to weźmy w takim razie amerykana. Nie, nie amerykana, karbon, wylosujmy sobie. Zobaczymy, co nam się polosuje. Blok. Przyspieszenie, okej, okay. Kurde. Zobaczmy. O. Dobra, no nic nam to specjalnie nie da. Losujemy dalej. Nie możemy wymienić tej czerwonej części, nie? Turbo. Hamulce. Najgorzej. Nie możemy tego wymienić. Dobra, zobaczmy. Musimy mieć albo głowicę. Układ wydechowy albo skrzynię biegów. Głowica, układ wydechowy, skrzynia biegów. Głowica, układ wydechowy, skrzynia biegów. Głowica, turbo. I tutaj się staty polepszą. No dobra, jeszcze mamy kombinację Amerykan. Dobra, to teraz tak. Nie, nie mamy jeszcze tej kombinacji. Shit! Straciliśmy ją. Dobrze, mamy karbony teraz, ale karbony mamy całkiem dobre. To teraz spróbujmy... No dobra, w zasadzie tylko nie możemy wylosować bloku i turbo. Jeszcze mam kilka losowań. Losujemy... Aha, czekajcie, jeszcze zobaczymy. Weźmy jeszcze raz karbon i potem amerykana, jak się uda. To będzie normalnie strzał w dziesiątkę, jak się uda. Głowica. To chyba nie. No ale jest lepiej. Nie no, tutaj zobaczcie. Wow! Ale poszło! I teraz mamy kombinację karbonów razy 3. I teraz musimy polosować 3, 2 razy amerykana, czyli układ wydechowy i skrzynię biegów musimy polosować w amerykana. Czy się uda? Nie wiem. To ostatnie losowanie, więc i tak już nie będziemy mieli ten. Ale dostaliśmy spory bonus do czasu lotu. No nie, tak to być nie będzie. Dobra, spróbujmy jeszcze. Czemu mi nie zżarło tych żetonów? Dobra, nieważne, spróbujmy jeszcze raz. A, teraz żera. O, to będę miał jeszcze jedno losowanie, nieźle. I o ile sprzedam część. ECU, to chyba nie jest dobry znak. Czwórka. Wymieniamy. I losujemy ostatnią część. Ostatnia część. Głowica. A to chyba nie. To chyba też nie. I hamulce. No po co mi hamulce? Ludzie, kochani. Ludzie. Czekamy stąd. No dobra, coś tam porobiłem z tym samochodem. No, jakoś go tam ulepszyłem. No, szału nie ma. Co ja tam w nim dokładnie mam? No, jakieś tam całkiem, no, nie najgorsze te części, ale no też dupy nie urywa, tak? W sumie coś moglibyśmy kupić. Zobaczmy, czy mamy układ wydechowy. W Amerykanie? No oczywiście, że nie. A mamy może skrzynię biegów w Amerykanie? Nie. A cokolwiek nam ulepsza samochód w ten sposób, jak ja chcę? Nie. 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 No to nara, dobra, porobiliśmy już sobie. Chodźmy w takim razie tu. I zróbmy co trzeba.
jeździłem moją nową furą. No ona właśnie tak z tym... Co, gdzie mnie tu kieruje? Przecież dopiero co tu mnie kierowało. Damn. Ona tak właśnie z tym przyspieszeniem jakoś tak... Niby moc mamy tutaj wielką, nie? No ale waga tego auta to też jest spora. No właśnie, ja bym mógł sobie jakieś tam offroady pośmigać, bo offroady mi się fajnie śmigało tym samochodem. Pyku pyk. Ale jest cienki. Właśnie, co my mogliśmy tutaj jeszcze dostosować? Hamuj, hamuj, Jezu, hamulców tu nie ma w ogóle. Boże, nie zdjęcie. Jezu, tak. Tryb zawieszenia, miękkie. Wzmaganie kierownicy, silne. Dobra, tutaj nic nie skuramy raczej. Jedziemy na miejsce. Stary klient. To jest chyba jakiś finał tego rozdziału, tak myślę. Dlatego, że już porobiliśmy sobie wszystkie te misje w różnych klubach. No i teraz będziemy już sobie raczej robić coś innego. Nie wiem, co teraz będzie się działo, ale to jest jakiś główny etap gry, na pewno. Okej. No i troszeczkę lepiej się czuję, że ten samochód mam lepiej ulepszony. No ale... Będzie trochę mu brać. Nie, no w sumie prawie 200 punktów, całkiem dobrze. Całkiem dobrze jest. Porobiłem go na skoki, to powinien być, kurczę, mistrzu na skoki. Powinien lecieć w kosmos teraz. Tylko dotknie lekko jakiejś skoczni. Zobaczycie go na niebie. Patrzcie, mój NSX, jak fajnie wygląda. Robię fotę. Kurde, chyba Jace? Za późno. Kai? Co wy tu robicie? Miałam spotkać się z Jimmym, starym klientem. Ale Katrina chciała rewanżu. Zadzwoniła do mnie laska z Ligi 73. Pułapka. Navarro. Fajnie, widać od razu ten dym z opon, dokładnie takie tuningi, jakie mamy na samochodach. Fajnie, nie? Poradzimy sobie z nimi, pamiętajcie, rozdzielamy i odciągamy. Takie! Policja współpracuje z Navarro. Ej, coś się tu do diabła. Mac, co się dzieje? Lat. Okej, helikopter policji wycelował we mnie reflektor i straciłem panowanie nad wodą. O! W porządku, ukryłem się pod wiadukt. To musiało pomóc. Tylko uważajcie na te reflektory. Co? Ludzie, ten helikopter emituje coś, co trafiło Maca. Trzymajcie się z daleka. Oho. Dobra, jakiś radioaktywny reflektor będzie go nie celował. Przebiła się przez blokadę. To chyba jest ten właśnie Skyhammer. O którym wspominała Navarro. Mam na muszce jeden z celów. Uruchamiam Skyhammera. Tak, myślałem. Teraz leci za mną i rozwala mi auto. Muszę skupić reflektor. Dojedź do tego ronda przy placu budowy. Tam cię złapię. Kto cię uczył jeździć? Pośpiesz się, Taj. Ten śmigłowiec zaraz cię wyłączy. O, i źle pojechałem. Dawaj. Jestem na placu budowy. Pomogę ci. 1:35 możesz podać aktualne położenie. Idziemy na zamek. No dobra, Mac. Trochę się tutaj lagowało to wszystko, nie? Mac? Wóz stanął! Mac! Hej, brzydalu! Tutaj! Znowu działa. Wynoszę się stąd. Mam u ciebie dług. Męska decyzja. Musimy się wydostać z miasta. Gliny stanowczo przestały żartować. Zgadza się. Musimy spadać. Będę leciał kanałem. Helikopter aż tak nie zaryzykuje i mnie zostawi. Prawda? Śmigłowiec, czemu nie ścigasz samochodu? Nie ma szans, tunel jest za mocny na upadek silnika. Szkoda. Będę musiała zadzwonić do szefa policji i zapytać, czy nie mają kogoś dobrze wyszkolonego. Nie, dam radę, proszę pani. Tak myślałam. Navarro? Naprawdę jesteś zaskoczony? Jeśli ona za tym stoi, to przygotujcie się na coś paskudnego. Traktuję cel wyłącznikiem. Dorwał mnie! Ma ktoś jakiś plan? Na końcu kanału jest wiatr. Tam się tutaj wpija. No nie, tu nie ma... Ale mnie zepchnął. Ej, tutaj nie powinien mnie zaatakować, no. Dawaj, dawaj! Już prawie na miejscu! Już prawie, Jazz. Okej. Gotowe, Jazz. Wymiana. Uczcie się, chłopcy. Uhu!
O, i dostał bogacia. Baba! Dobre. Idziemy. Moja furka. Żartujecie? Śmigłowiec wrócił. Przynajmniej jest poobijany. Nie pozwól, żeby... Nie. Raz przydzwoni i po nim. Kurde, to musiało boleć. Kurczę. Nie mogę się odbić od tej ściany. Jestem poszukiwana żywa lub martwa, czy co? Zatrzymaliście podejrzanego? Jeśli chodzi o ten śmigłowiec i ten Skyhammer... Masakra, co to było? No to nie powinno działać na mojego chargera. Spróbuję ich zgubić w zaułkach. Przynajmniej helikopter na tobą nie poleci. Nawet Schuler by na to nie stawiał. Śmigłowiec, skończyło się wymówić. Leci już na samochód. Familia będzie patrzeć. Jeśli tego nie zrobisz, lepiej poszukaj sobie nowego miejsca na mieszkanie. Jezu, ten gościa szala. Niech zgadnę, poleciał za tobą do zaułku. Ale nie wyceluje we mnie. Wow. Jadę obwodnicą, a wy gdzie jesteście? Jadę na południe, tak samo. Nowy plan. Spotykamy się na 620. Jest w budowie, na miejscu jest mnóstwo sprzętu. Rozpętajmy piekło i zabezpieczmy ucieczkę. No dawaj. Co powiecie na to? Okej, okay. Dobry jestem target. Goni mnie chyba połowa oddziału policji Cyber Rock. Za mną drugie pół. A mnie wybrał śmigłowiec. Jesteście gotowi na zabawę. Mac? Wow! Dobre. To wszystko tak płynnie, no nie? To mi się podoba. Naparzamy się jako ekipa. Jeśli schrzanimy, schrzanimy to razem. Nie ma mowy. Uciekniemy stąd. I moje furki. Wszystkie tutaj jadą ładnie. Plan poproszę. Przed nami tunel. Zniknę z oczu helikopterowi. I przebijamy się na pustynię. Masakra! Jedź! Nigdzie nie ucieknie. Pośpiesz się, ten śmigłowiec zaraz mnie wyłączy. Jak możecie wyłączyć? Masz Dodge'a, Chargera, tutaj nie ma żadnej elektroniki. Ten śmigłowiec zaraz swajczy mi wóz. Centrala, zgubiłem cel. Nie, leć na drugą stronę i rzuć mi się pod koła. Dobra, chcesz zagrać ostrzej? Wow. Ho, ho, ho. O, chłopcze! Dobra, chłopcy, spadamy stąd. Nie ma już śmigłowca i Skyhammera. Misja wykonana. Nie było jakoś specjalnie trudno, chociaż były takie momenty, że nagle na ciebie wszyscy wpadają, jak w GTA. Porsche. No, tego jestem ciekawy, jakie będzie miał opcje tuningowe. BMW... Właśnie, na jakieś BMW czeka, ale to jeszcze nie jest to BMW. Ten jest kozak. Następnego dnia rano. Wow. Cieszę się, że dotarłeś w jednym kawałku, Taj. Ledwo. Mieli urządzenie, które nazywa się Skyhammer. Potrafi z miejsca wyłączyć silnik samochodu. Navarro im je dała. Skyhammer, mówisz? Wiesz coś o tym? Może. Musiałbym je zobaczyć, żeby mieć pewność. Ukraść prototyp familii, podczas gdy wszyscy gliniarze szukają nas w centrum. To wszystko? Masakra. I to moja Honda NSX. Tyler. O, jeszcze cię nie wsadzili. Spotkajmy się. Nie mogę jechać do centrum. Za bardzo wkurzyłem gliny. Myślisz, że nie wiem? Wysyłam ci namiary na miejscówkę za miasto. Jesteś w drodze? W sumie nie mam nic lepszego do roboty. Wiem, ale ja mam, więc się pośpiesz. Dobra. O, tak się składa, że to akurat tutaj. Fajnie GPS wyznaczył mi drogę. Świetnie. A zobaczymy, czy tym doskoczę tam, gdzie sobie skoczyłem wcześniej. Ups. O właśnie. Tutaj warto mieć samochód ulepszony na skoki jednak. Ja moją Honda NSX, która jest totalnie zglebiona. Jeżdżę po jakichś wertepach. O, ale to samochód wygląda niesamowicie, ja nie mogę. W Forza Horizon
ten samochód można było sobie zrobić też z tym bodykitem, ale tam to jakoś nie wyglądało tak czyście jak tutaj. No, to jest to. Dobra, jesteśmy na miejscu. Inny samochód? Jaki niby? Proszę, proszę, czy to nie wróg publiczny numer jeden? Założę się, że jakiś glina miota teraz rzutkami w twoje zdjęcie. A? Nie wątpię. Co tam? Bukmacherzy dają 100 do 1, że dostaniesz się do gonitwy banitów. Mało prawdopodobne, ale można zwiększyć szanse. Wiesz, że nie mogę się ścigać w centrum. Wow. Ej, jest pełno lig ulicznych poza miastem, młody. Jest Huf Bomba, Grupa Wolne, Ember i inne. Mogą ci pomóc z familią, jak ładnie poprosisz. Jak familia weźmie nas na cel, będziemy potrzebować wielu sojuszników. Dobrze, jesteś moim asem, młody. Mam cię na oku, póki karty nie będą leżeć na stole. Okej. No i z policją będziemy mieli zabawy w centrum. Dostępne nowe misje. Czyli to jest tak jakby kolejny rozdział gry. Ja, wiecie co, stęskniłem się za driftowaniem, a dużo ćwiczyłem driftowania, dlatego chciałbym zacząć właśnie od driftu. Chyba nie macie mi tego za złe. Tutaj, tu jedziemy sobie, od driftu chcę zacząć. Cyk. Przetransportujemy się tu. Za chwilę, za 50 sekund powinny pojawić się nowe części, ale te części są takie... Na pewno nie będą mi wystarczać. Nowy asortyment, proszę bardzo, pojawił się. Co my tu mamy? No, niby coś mi się tu polepsy. A no właśnie, tutaj mamy... A właśnie, ukończyliśmy rozdział morze, dostałem jakieś dostawy. No jest coś. Żetony? 6, ładnie. Różowy kolor i 15 tysięcy. 280 tysięcy w kieszeni. Świetnie. Na pewno starczy na jakąś furę później. No ale na razie myślałem o Challengerze albo o Chevrolecie Camaro. Tam się chyba też pojawił z tych nowych. No właśnie o tych dwóch samochodach. Zastanawiam się, jak będą wyglądały po tuningu, bo te widzę, że muscle cary to są tutaj hardkorowe. No i za chwilę a właśnie, jeszcze jeden samochód musimy wziąć do driftu jakiś nowy. I właśnie też nie wiem, który. Wiecie co? Jest chyba BMW M4 w tym Need for Speedzie. Jeśli jest, to właśnie bym sobie wziął ją do driftu. Tutaj jest jakaś ukryta część. Ale dobra, ukryte części zostawimy sobie na inny odcinek. Niech się tam pojawi trochę więcej tych samochodów. Wtedy będziemy je sobie szukać, okej? Okay? Ja tak naprawdę jeszcze nie wiem... O, tutaj druga część. Kurczę, może się okazać później, że jak zgromadzę dużo tych wraków... Kierowcy, słuchacie opiekunki. Na ulicy mówi się, że w tegorocznej gonitwie banitów szykuje się nam walka Dawida z Goliatem. Moi drodzy, musimy zrobić sobie tą fotkę. Grupa kierowców zmierza do linii startu. I wierzcie, kolekcjoner stojący na czele familii nie jest z tego zadowolony. Robimy futełkę. No skumajcie no to. Jak to wygląda? Nie, no nie mogę wytrzymać, to jest zajebiste. Cyku, cyk. Cyku, cyk. Co my tu jeszcze możemy? Cyku, cyk. Ho. A od przodu coś? Jezu, czy wy to widzicie? No, od przodu tak, ja wiem. Chciałbym jakoś tak. Nie, ten złom z tyłu przeszkadza trochę. Musimy poczekać, aż przejedzie. Zjewaj z tym dziadkiem. Ustawimy inaczej samochód. Godne podziwu. Co mi się tu porobiło? Nie, no nie chcę. Zrobić fotkę fajną. Znowu BMW? Uwaga, ten niech jeszcze tu przejedzie i cyk. Wow. Ho, tu mi coś podjechało, jakieś dziadostwo. Ej, ty.
Cykamy fotkę. Ale beka. Dawaj jeszcze jedno. Jezus. Jeszcze tutaj taką foteczkę. Inny kąt troszeczkę. Dawaj, dawaj fotkę. Ostatnia. Już, okej. Okay. Jest. Ale super. Dobra, wbijamy do driftu. Oczywiście tu będziemy musieli zmienić samochód na Nissana 350Z. Nie udało się przesłać zdjęcia, no nie. Internet mi się skończył. Dawaj mi tu wyścig sobie, czy drift. Nie mogę wybrać teraz, muszę tu pojechać kawałek dalej. O, tu jest stacja, bardzo dobrze. Do okazji odkryliśmy, tu jest billboard. Teraz dopiero zajedziemy do huk bomby. Ops. Ile tam musieliśmy dźwięć? Spokojnie tam, prawda. Ja mam tu takiego Nissana, że im głowy pogrywa. Żyjemy wędrując po krawędzi. Ślizgamy się po ostrzu noża między życiem a śmiercią, przyczepnością i spadaniem. Jestem Aki Kimura, król driftu. Witaj w huk bombie. Oh yeah. To jest to. Kurde. Zajebiście. Zaraz ich tu wszystkich porozwalamy. Znaczy tak myślę. Zobaczymy, może się nie uda. Hihihi. Sean McAllister. Trochę o tobie słyszałem. Podobno chcesz mi odebrać koronę. Nie chcę twojej korony, Kimura. Zamierzam pobić twój rekord. Bijemy rekordy w całym kraju. Myślisz, że przeszkodzisz nam w zajęciu pierwszego miejsca Fortune Valley? Amerykański sen, co? Rozumiem. Ale rekordy Fortune Valley są moje. Okej. Okay. 500 metrów bez przerwy? Nie ma problemu. Teraz zobaczymy, co za traska. Zobaczymy, co potrafi. Wężowa pętla, podoba mi się. O, źle zajechałem. Shit. Pamiętaj o kącie. To było słabe. Nie odpuszczaj. Nie. Jezu, nie, to nie może tak być. Powtarzamy. Powtarzamy. Mistrz poczuł się urażony. Musimy to pojechać jeszcze raz. Ten wyścig nazywa się Wężowa Pętla. Zobaczymy, co potrafisz. Dobra. Pełne skupienie, moi drodzy. To jest trudne. Nie spapraj tego driftu, Mac. Nie ma to jak jazda po piachu. Nie pasowałby do kupu. Dalej, no dalej. Wrzucam wyższy bieg. Dobrze zacząłeś. Oby tak dalej. Trzymaj formę, Mac. Już się nie zatrzymam. Okej. No, a tak świetnie. Już zasłużyłeś na kolejną. Teraz to nie tylko wrażenie artystyczne. Wrażenia artystyczne trzeba było tak od razu. Patrz i już się. Chciałem wrócić tą samą drogą.
musimy jeszcze 500 metrów zrobić driftu ciągłego. To nie jest takie proste. Nie sądziłem, że pobijesz nasz rekord na wężowej pętli. Chyba jednak się myliłem. Nauczysz się, że warto na mnie stać. No dobrze, już zaczynamy. Ach, kurczę, nie pociągnę tego drifty dalej, niestety. No i nasz rekord pobity. Brawo. Widzicie to? No nie pykło. 500 metrów ciężko było tutaj osiągnąć. Jeden punkt dla Fortune Valley. Musimy kupić nową furę do driftu. To musi być zajebista fura, moi drodzy. Musi być mocniejsza. Nissan jest spoko, ale wiecie co? Ciężko nie pociągnąć dłuższy drift, a zauważyłem, że te samochody troszeczkę inaczej się, znaczy różnią się w prowadzeniu i w mocy oczywiście. Jeśli wybierzemy na przykład lepszy. Shit, poważna część. Huhu! Trochę mniejsza pojemność nitro, ale kurde, jakie przyspieszenie będziemy mieli. Niech będzie, ale wiecie co? Nie będę kontynuował walki tutaj, w drifcie, tylko zrobię sobie na przykład jakieś wyścigi albo dragi. Czy jakieś tam offroady? Dobra, robota na wężowej pętli. Aha, rozprawiłem się z tym rekordem. Teraz pojedziemy na most. Udowodnij, że to nie był fart. To zmuszmy. Więc tak. Będziemy musieli jakiś nowy driftowóz kupić, ale właśnie, żeby odblokować nowe, fajne driftowozy, no to musimy je odblokować. A żeby je odblokować, trzeba zrobić jakieś inne zawody. Więc... zajdziemy sobie warsztat... chyba miejsca. I musimy iść do warsztatu driftowego. Tak, samochody do driftu, szybka podróż. No i tutaj mamy właśnie... Nie wiem, czy są jakieś samochody, które mnie zainteresują. Nie chciałbym raczej grać, znaczy driftować muscle carem. Z drugiej strony odblokowała się E92. Nie wiem, czy akurat do driftu możemy ją zrobić. Myślałem o Skyline'ie. Tak mi jakoś też nie pasuje ten Skyline do driftu. BMW M2 wydaje mi się, że jest troszeczkę za krótka do driftowania. Ta Porsche'a to w ogóle jakiś kosmos. Chyba mi się nie podoba. Ma tą paskudną dupę? No, to jest ta z paskudną dupą. BMW E92 niby spoko, ale wydaje się zbyt kloczasta. Ładny samochód, bardzo lubię. Ale to jest taki, wydaje mi się, za duży klocek jak do driftu. Pewnie po tuningu i ten byłoby spoko. Honda NSX spoko do driftu, ale już mam ją zrobioną na wyścigi. Porsche GT4 jak dla mnie zbyt egzotyk jak do driftu. Nie pasuje mi do tego klimatu, a z kolei Chevrolet Camaro no to wydaje się taki za duży też kloc do driftu. Więc zastanawiam się, co by tutaj ogarnąć do tego driftu. BMW M4 to byłby mój cel. To by mi pasowało naprawdę do driftu. To jest kozak. I można by było fajnie to auto przerobić pewnie na drift. Ale jest taki mankament malutki, że żeby je odblokować, to trzeba chyba by skończyć wszystkie te mistrzostwa, które mamy tu do roboty. Więc no... A czemu RSR jest dopiero tutaj? Kurde... I kosztuje tak dużo. Chyba będzie można zrobić je na RWB. McLaren. Tutaj są już później takie hardkorowe fury. Co? Forda GT można na drifty zrobić? Matko, to musi... Masakra. Dobra. Więc to... I teraz... No nie wiem, co wybrać. Na pewno nie możemy nic wybrać pokroju 350Z. A 350Z jest już tutaj. Musimy wybrać coś naprawdę mocnego. Skyline by pasował. Dodge Challenger. Wydaje mi się, że to jest też zbyt duży kloc jak do driftu. To jest muscle car, pewnie by się nawet nim tam podriftowało. Ale wiecie co, no jakoś mi to nie pasuje, jakoś mi to nie gra. Nie wiem, wolałbym teraz wybrać sobie jakiś samochód i może jednak to będzie ta BMW. Zastanawiam się, jak twórcy właśnie zrobili części do BMW. I znowu BMW E46 też mi nie pasuje do driftu.
bo kojarzy mi się z Most Wanted 2005, gdzie tam się nią ścigaliśmy, tak? Ona tam mało driftowała, zresztą w 2005 Most Wanted nie było w ogóle driftu. No i mam dylemat, zajebisty. Celowałbym w NSX, gdybym nie miał jej do, wiecie czego, nie? No i Porsche, czy Porsche do driftu? Jak to będzie wyglądało? No to nie jest ten, to nie jest to. Do driftu musimy wziąć jakiś gruz najlepiej. Nie wiem, no zastanawiam się bardzo intensywnie, co by tu wybrać. Coś wybiorę, ale to już na następny odcinek. Trzymajcie się, na razie, pa pa.